jaka przyszłość czeka przedsiębiorców za kolejne kilkanaście lat? Czy czeka ich tutaj, tak jak mnie, emerytura pod palmami, czy może inna emerytura? O tym dzisiaj, jeszcze o kilku innych ważnych kwestiach. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl, możecie mnie znać tutaj z takiego projektu Biznes Ponad Granicami, gdzie pomagam przedsiębiorcom, którzy chcą działać zdalnie, żeby zrelokować firmy, czy też pomagam w emigracji, czy też dostosować ich model biznesu, żeby można było działać z dowolnego miejsca na świecie. Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat odnośnie emerytury dla przedsiębiorców. Wiele lat temu było wiele takich reklam, że wielu przedsiębiorców, kiedy będzie płacić składki do ZUS-u, tam KRUS-u czy innych funduszy, to będzie mogło spędzać emeryturę pod palmami. No i prawie się to udało, tylko że ciekawe jest to, że sam sobie za to zapłaciłem po prostu i przy okazji zmieniłem strategię. Ale teraz wróćmy tutaj do tej kwestii, co dzisiaj tutaj mamy na tą obecną chwilę, co rząd nam tutaj oferuje. No jak wszyscy wiemy, przez ostatnie 10 lat, no to tak naprawdę składki wielu przedsiębiorców były rotowane pomiędzy jednym funduszem a drugim, ciągle coś obiecywano, już kilka razy tutaj no, majstrowano przy wieku emerytalnym, znaczy przy tym wieku, przy tej dacie, kiedy przeciętny człowiek ma przechodzić na emeryturę, a o przedsiębiorcy to już nie wspomnę. Generalnie chciałbym się skupić tylko dzisiaj na przedsiębiorcach, także jeśli jesteś przedsiębiorcą, to ten materiał jest dla Ciebie. Jeśli możesz, to udostępnij, kliknij tutaj lajka, też napisz komentarz, co myślisz na ten temat, no i podziel się też z innymi przedsiębiorcami. Przez ostatni czas, przynajmniej jeszcze w ubiegłym roku, jeszcze może do tego roku, no większość przedsiębiorców, którzy pracowali na takiej jednoosobowej działalności gospodarczej, to no, mniej więcej trzeba było odprowadzać około tam 1400, kilkadziesiąt, 1500 zł wszelkich składek socjalno-emerytalno-zdrowotnych. No i generalnie to się wydawał taki standard, tak? Natomiast tutaj w momencie od momentu, kiedy będzie nowy ład, czyli pewnie od przyszłego roku, na razie są obietnice, no zobaczymy, znaczy rząd powiedział, że przedsiębiorcom zabierze, a innym, a biednym coś da. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W Polsce tutaj według danych, to poniżej macie te źródła, jest około 2 miliona, znaczy około 2 miliony małych, takich małych firm, małych i mikrofirm. A generalnie wiadomo jest to, że już teraz to wielu doradców podatkowych policzyło, że ten nowy ład po prostu najbardziej te firmy obciąży, bo w tym momencie ta składka emerytalna, no i zdrowotna generalnie, ten cały ZUS, przestanie być ryczałtem, czy płacony ryczałtem, a będzie płacony proporcjonalnie, czyli tak naprawdę możemy liczyć przynajmniej na te kilkadziesiąt, a może i 100, może i 200% wzrostu. Wszystko zależy od tego, ile ktoś zarabiał. Natomiast tutaj chciałbym się też odnieść do tego, co było do tej pory, bo no wcześniej ta składka była między tam 1300 a 1500, to w zależności w jakim czasie. Natomiast przeciętna emerytura przedsiębiorcy to była 1820 zł. Natomiast niektóre źródła mówią, że też niektórzy dostawali około 1100 zł. To wszystko zależy od tego, ile ktoś przepracował, co wydaje się też naturalne, ale 45 lat pracy, no to powiem Wam szczerze, ja nie wiem, kto to w obecnych warunkach przetrwa. Przejdźmy dalej do tematu. Co obiecuje ten nowy ład? Ja tak w skrócie opowiem, też poniżej macie więcej info, też nie chciałbym na to tutaj poświęcać czasu. Emerytury generalnie będą zwolnione z opodatkowania, znaczy emerytury do 2,5 tysiąca zł. Składka liczona będzie proporcjonalnie od dochodu. No i przy okazji, no wszyscy ci, którzy zarabiali powyżej 7 tysięcy zł miesięcznie, no to już odczują, że to będą mocne wzrosty. Ale załóżmy, tutaj był taki przykład, że jeśli ktoś zarabiał 15 tysięcy złotych, no to składka zdrowotna, tutaj łącznie z podatkiem PIT i no, generalnie obciążeniami, tak już upraszczając, to jest około 4900 zł, tak? No to generalnie powiem Wam szczerze, że to są no, naprawdę spore pieniążki za to, żeby nie dostać żadnej gwarancji,
a tym bardziej tutaj emeryturę pod palmami, bo ja sobie tak zaplanowałem, że ja po prostu nie chcę żyć na socjalu w Polsce, wolę sobie zapracować i to zbudować, ale generalnie tego po prostu nie widzę, nie wiem, jeśli ktoś z Was wierzy, to jest okej. Natomiast powiem w ten sposób, ja na tą chwilę po prostu w te całe wielkie łady to ja po prostu nie wierzę i mam nadzieję, że Ty jako przedsiębiorca też specjalnie nie wierzysz. Natomiast co z tym można zrobić? Ja w 2012 roku już przekształciłem tutaj firmę a propos tutaj serwisu GSM, który nam sprzedawał części po zespoły GSM do telefonów komórkowych, plus jeszcze przez kilka ładnych lat sprzedaż też przez sklep internetowy Allegro, jeszcze kilka innych serwisów, części podzespołów serwisowych do komputerów. Udało mi się to tak przekształcić, że tak, dobrze, mieszkam tutaj w jednym kraju, firmę mam w innym kraju azjatyckim, rezydencję podatkową mam tutaj, przy okazji inwestuję też jeszcze przez inny kraj i dzięki temu no, nie mam ani centrum interesów życiowych w Polsce, ani nie muszę tam płacić podatków. Naprawdę życie jest piękne i generalnie tak sobie policzyłem, że jak ja miałbym oddawać te, nie wiem, 30-50 tysięcy dodatkowo co roku na ten ZUS, którego tak naprawdę no, nic z tego nie ma, to są tylko obietnice, nawet przecież leczyć to trzeba się prywatnie. Dla mnie to było bezsensowne. Ja już sobie wtedy policzyłem, że ja za te pieniądze, to ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle dostanę te pieniądze w przyszłości w Polsce, to zdecydowałem, że już teraz wolę po prostu sprawdzić, jak to się żyje na emeryturze pod palmami. Od 2012 roku tutaj mieszkam. Generalnie wielu z Was może to przeorganizować sobie w ten sposób, jeśli prowadzisz biznes zdalnie, jeśli jesteś gotów na to, żeby się wyprowadzić z Polski na minimum 183 dni, jeśli tutaj dopasujesz sobie oczywiście wszelkie takie rozwiązania biznesowe, żeby można było prowadzić ten biznes zdalny. Oczywiście, tu zawsze warto porozmawiać z doradcą podatkowym, bo to, co w moim przypadku działa, w Twoim może nie działać, ale generalnie naprawdę warto spróbować. Ja natomiast mogę powiedzieć, że ostatnie lata to są najlepsze lata mojego życia. Ja tej emerytury w Polsce w żaden sposób nie widzę i mam nadzieję, że Ty masz też podobne zdanie. Najlepsze jest to, że to można zrobić zdecydowanie łatwiej i szybciej. Natomiast jeśli chcesz działać w Polsce, no to w tym momencie, w obecnym Nowym Ładzie, to zostaje Ci tylko albo przejść na spółkę z o.o., jeśli nie jesteś jeszcze na spółce z o.o., tylko oczywiście tutaj też rekomendowałbym porozmawiania z doradcą podatkowym, bo to już jest nie zabawa, i generalnie zacząć działać w ten sposób. Natomiast też wiele osób pyta mnie czasami, gdzie przenieść firmę, tak? Czy do Czech, Słowacji, czy gdzieś. Ja bym tego nie robił, ale o tym tutaj w następnym materiale. Natomiast to, co chciałbym Ci tutaj powiedzieć, jeśli chciałbyś zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, to też zapraszam Cię tutaj poniżej w opisie, masz link do case study, tak? Czyli jakie rodzaje tutaj biznesu online'owego, czyli e-commerce, można prowadzić całkowicie zdalnie. W jakich krajach otworzyć firmę? Kiedy emigrować, jak to policzyć, jakie narzędzia zastosować. Generalnie jest to prostsze niż Ci się wydaje, a generalnie ja tak policzyłem przez ostatni rok tylko dlatego, że nie mieszkam w Polsce, to przynajmniej rocznie oszczędzam przynajmniej 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście to rozwiązanie może nie jest dla każdego, ale na pewno warto rozważyć. Także zapraszam tutaj do komentowania, jeśli masz jakieś inne zdanie, to też czekam na Twój komentarz. Jak projekt Biznes Ponad Granicami może Ci pomóc? Możesz skorzystać aż na 4 sposoby. Pierwsze, jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań, korzyści z geolokalizacji biznesu, a także otrzymać powiadomienia o najnowszych materiałach, to kliknij klawisz subskrybuj, followuj, zaznacz również klawisz tutaj dzwoneczka, wtedy dostaniesz info o najnowszych materiałach. 2. Jeśli chcesz mieć wpływ na przygotowane materiałów dopasowanych do Ciebie, no to napisz w komentarzu już teraz swoje pytanie lub sugestie do najnowszych tematów, wtedy będziesz mieć wpływ na kolejne odcinki. 3. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć i chciałbyś poznać cały plan działania, zobaczyć, jak wyglądają wszystkie etapy, to zapisz się na najbliższy webinar tutaj na stronie biznesponadgranicami.pl. 4. Jeśli chcesz szybko zacząć działać, potrzebujesz wsparcia i konsultacji, to zapraszam do skontaktowania się przez zakładkę Kontakt jako klient i wybierz dla siebie gotowe rozwiązania. Pamiętaj, że świat to wielkie menu biznesowe. Pamiętaj, że warto iść tam, gdzie Ciebie i Twój biznes traktują najlepiej.